Dzień dobry panu. Bardzo miło. Magdalena. Cześć. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa na konferencji prasowej. Ci gościnnie pod elektrownią Dolna Odra. W konferencji udział bierze minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, pan radny Dariusz Matecki, kandydat suwerennej Polski na listach Prawa i Sprawiedliwości, miejsce numer 6 w Szczecinie, pan wicewojewoda Mateusz Wageman oraz wiceburmistrz miasta Agrypino, pan Paweł Nikityński. Tematem dzisiejszego spotkania jest bezpieczeństwo energetyczne. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry. Dzisiaj rzeczywiście będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym, bo to jest temat, którym zajmujemy się od zawsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, również bezpieczeństwo energetyczne. Ale nie mogę nie wspomnieć o stojącym obok mnie panu Dariuszu Mateckim, kandydacie z list Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu, który startuje z miejsca, o które aspirują najlepsi uczniowie w klasie, czyli miejsca numer 6. Znaczy, może nie aspirują o miejsce, ale o notę, ale miejsca i nota w przypadku pana Dariusza, ofensywnego człowieka, pracowitego niebywale, konsekwentnego i sprawnego, który stawia sobie cele i je realizuje. To jest właściwa nota i właściwe miejsce. Więc miejsce 6 gorąco polecam wszystkim mieszkańcom okręgu, z którego przyszło panu Dariuszowi startować, piękne ziemie polskie, i jesteśmy tutaj, by tego poparcia udzielać i panu Darkowi całej liście, bo na liście jest wielu wartościowych oczywiście kandydatów. Ja w sposób szczególny popieram pana Darka Mateckiego z racji z tego, że się już bardzo długo znamy. Szanuję pana Darka, zwłaszcza tą jego niebywałą pracowitość, zaangażowanie, pasję i sprawność w realizacji celów, jakie sobie stawia. To pewne przymioty, które w polityce, politykowi bardzo pomagają, aby być skutecznym dla swoich mieszkańców, dla swoich wyborców, dla swojej ziemi, którą reprezentuje, by sprowadzać tu inwestycje, by gwarantować rozwój, by gwarantować lepsze życie ludziom, bo o to przecież ostatecznie chodzi. I bezpieczeństwo. I przechodząc do bezpieczeństwa, drodzy państwo, polska energetyka jest warunkiem naszego bezpieczeństwa. Wojna na Ukrainie poszła tak naprawdę o energetykę. To Nord Stream 1, Nord Stream 2, które forsowały Niemcy i Donald Tusk, niestety temu wszystkiemu sprzyjał. Polityka klimatyczna doprowadziły Putina do wniosku, że może napaść już bezkarnie na Ukrainę. A więc bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo ogólne to są rzeczy, które się ściśle ze sobą wiążą. Dlatego tak ważne, że jesteśmy tutaj w tym symbolicznym miejscu. Elektrownia Dolna Odra jest gwarancją bezpieczeństwa energetycznego i taniego prądu. Musimy rozwijać naszą energetykę i dawać Polakom pewność, że nasza praca, prąd w domu, inwestycje, które też dotyczą tego regionu, będą opłacalne w zderzeniu z cenami i kosztami inwestycji, kosztami pracy w innych regionach Europy. Ale żeby tak było, musimy mieć naszą polską energetykę, również energetykę węglową. Nie możemy ulegać szaleństwu klimatycznemu, które forsuje Unia Europejska, Donald Tusk, Fit for 55. Chcą nawet zlikwidować samochody z silnikami spalinowymi, benzynowymi. To jest kompletne szaleństwo, odjazd. Biorąc pod uwagę fakt, że Chiny w tym samym czasie budują dziesiątki nowych elektrowni węglowych właśnie. Biorąc pod uwagę fakt, że Japonia, trzecia co do siły gospodarka świata, postawiła ostatnio 23 super nowoczesne elektrownie węglowe. My musimy chodzić po ziemi i stawiać na taką energetykę, która jest najtańsza. Nikt mnie nie przekona, że Japończycy wybieraliby energetykę, która jest ekonomicznie nieopłacalna. Pamiętajmy, w odróżnieniu od Japonii, Polska ma tą przewagę, że mamy ogromne zasoby własnego węgla, które może być łatwo tutaj też drogą też i wodną, transportowaną i kolejową do elektrowni północnej Polski też i tutaj, gdzie jesteśmy. W związku z tym stawiajmy na to, co daje nam pewność, bezpieczeństwo, niezależność od innych i najtańszy prąd. To jest gwarancja rozwoju też tego regionu. Dziękuję panie ministrze, pan radny Dariusz Matecki. Bardzo proszę. Szanowni państwo, z czym gospodarczo kojarzą nam się rządy Platformy Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim? Te 8 lat rządów Donalda Tuska. Z inwestorami z Kataru, z likwidacją Stoczni Szczecińskiej. Z czym
w jaki sposób kojarzą się gospodarczo rządy Zjednoczonej Prawicy, to jest nie tylko Baltic Pipe, gazoport, to jest nie tylko tunel w Świnoujściu, to jest również ochrona polskich przedsiębiorstw, takich przedsiębiorstw jak tutaj za nami. Dolna Odra w 2005 roku miała już pójść w zagraniczne ręce. Wówczas pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości uratował Dolną Odrę. W 2012 roku, w czasie rządów Donalda Tuska, pojawiły się również słowa o tym, że Dolna Odra miałaby zostać zamknięta. Wówczas całe szczęście do tego nie doszło, ale na liście tej doprywatyzacji polskich przedsiębiorstw PGE przecież się znalazło. Czy wówczas, gdyby Niemcy przejęli PGE w czasie rządów Donalda Tuska, no to tak naprawdę można by powiedzieć, że ta elektrownia przeszłaby w niemieckie ręce. My się na to nie godzimy. Jako suwerenna Polska, jako rząd Zjednoczonej Prawicy uważamy, że kapitał ma bardzo istotne znaczenie. I tego typu przedsiębiorstwa powinny być w polskich rękach. Jako solidarna Polska, już dzisiaj suwerenna Polska, właściwie od samego początku jesteśmy przeciwko tak zwanym pakietom klimatycznym Unii Europejskiej. Solidarna Polska powstawała w 2012 roku. Wówczas już od samego początku dołączyłem do tej formacji politycznej i wówczas minister Zbigniew Ziobro i politycy tej partii mówili o tym, że pakiety klimatyczne to jest tak naprawdę zbrodnia na europejskiej gospodarce. Przytoczę słowa pana ministra z 2014 roku. Nie ulega wątpliwości, że największym wygranym będą więc Putin, Gazprom i Rosja. Setki miliardów euro zasilią budżet Federacji Rosyjskiej i kieszenie kremlowskich maherów. Oto cała prawda o rzekomych sankcjach Zachodu skierowanych przeciwko Moskwie. Przywódcy Zachodu wraz z Donaldem Tuskiem w rzeczywistości przygotowali dla Putina niewiarygodnie hojny dar. Widzimy dzisiaj, że to wszystko, o czym mówił pan minister Zbigniew Ziobro, no to się sprawdziło. Przez lata Niemcy finansowali Putina. Przez lata finansowali go do tego stopnia, że mógł po prostu poczuć się na tyle pewien, że zaatakował Ukrainę i że giną dzisiaj na Ukrainie ludzie. My uważamy, że bezpieczeństwo energetyczne Polski powinno się opierać w dużej mierze na polskim węglu. No mamy jedne z największych pokładów węgla w Europie, a ktoś w Unii Europejskiej zabrania nam go wydobywać. Ktoś zabrania nam nim handlować. My powinniśmy nie tylko korzystać z własnego węgla, ale również na nim zarabiać. Tutaj mamy kwestię utrzymania miejsc pracy. Mamy elektrownię węglową, teraz pojawia się kolejna elektrownia i bardzo ważna kwestia również związana z Senatem. Gwarancja zatrudnienia dla tych wszystkich kilkuset osób pracujących w elektrowni Dolna Odra, no zostało tak naprawdę zablokowane przez opieszałość Senatu. Przez to, że ustawa, która tego dotyczyła, o której zaraz powie też pan wiceburmistrz Nikityński, nie przeszła przez Senat. Więc tutaj pytanie do pana marszałka Grodzkiego, dlaczego? Dlaczego robicie to osobom pracującym w Dolnej Odrze? Szanowni Państwo, my jako suwerenna Polska sprzeciwiamy się wszelkim unijnym absurdom. Tak jak pan minister wspomniał, kwestia nawet tych samochodów. No, kogo będzie stać na samochód elektryczny, żeby kupić? Najbogatszych. Ludzi takich jak pan Liberacki, europoseł tutaj z naszego okręgu, który głosował właśnie za tym, żeby zakazać sprzedaży rejestracji samochodów spalinowych. On sam jeździ samochodem spalinowym wartym kilkaset tysięcy złotych. Robiliśmy już dwa lata temu z panem wicewojewodą Wagemanem konferencję w tej sprawie pod jego biurem. Wówczas media się pytały, no ale jak to? To nie jest możliwe, że do takiego absurdu dojdzie, że ktoś zaakceptuje to, żeby zakazać sprzedaży samochodów spalinowych. Dzisiaj widzimy, że największe absurdy w Unii Europejskiej mogą po prostu zostać przyjęte i dzisiaj to jest już realizowane. Jako suwerenna Polska jesteśmy tą partią, która jest najbardziej eurorealistyczna. Nie jesteśmy za wychodzeniem z Unii Europejskiej. My uważamy, że trzeba wygrać kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego nie tylko w Polsce, ale w każdym jednym kraju europejskim, żeby konserwatywne partie, nasi sprzymierzeńcy wygrali i Unię Europejską trzeba zmieniać. Unia Europejska powinna powrócić do swoich korzeni, nie tylko do korzeni wynikających z wartości, ale również do korzeni gospodarczych. My się nie zgadzamy na to, co w tej chwili jest promowane bardzo usilnie, szczególnie w tym czasie, na to, żeby Unia Europejska zabrała nam prawo weta, żeby decydowała właściwie o każdym aspekcie naszego życia w Polsce. My się na to nie godzimy. To jest podstawowa kwestia naszej suwerenności. Ja w każdym swoim przekazie mówię, że najważniejszy aspekt wyborów 15 października to jest kwestia właśnie suwerenności. To jest kwestia tego, czy Polska w ogóle będzie na mapie Europy. No bo jeśli
wygrają osoby takie jak Donald Tusk, wygrają osoby takie jak pan Petru, takie jak Lewica, którzy są za federalizacją Unii Europejskiej, no to tak naprawdę są za likwidacją państwa polskiego. Są za tym, żeby Polska stała się jednym z landów Unii Europejskiej. No jesteśmy za tym, że jak Polak wybiera, wybiera przedstawicieli do Sejmu, wybiera przedstawicieli do Senatu, wybiera prezydenta RP, no to ci ludzie mają decydować za Polaków, a nie chcemy, żeby kolejne kompetencje przechodziły w ręce unijnych biurokratów czy komisarzy, którzy są pozbawieni demokratycznej kontroli. Jako suwerenna Polska w ramach rządu Zjednoczonej Prawicy, jako lojalny koalicjant obiecujemy, że będziemy pilnować, żeby ani nie oddawać ani kroku polskiej suwerenności, żeby nie oddawać polskiej niepodległości w ręce unijnych biurokratów. Pan minister Zbigniew Ziobro, pan europoseł Patryk Jaki, pani europoseł Beata Kempa całą swoją działalnością pokazują, że jesteśmy w tym w pełni konsekwentni. I wszystkich Państwa tutaj zachęcam, wszystkich Państwa widzów zachęcam do tego, żeby oddać na mnie swój głos jako reprezentanta właśnie suwerennej Polski, bo my będziemy stawać w obronie pracowników właśnie takich zakładów jak ten za nami. I jednocześnie zachęcam do zagłosowania w referendum, do tego, żeby zagłosować 4 razy nie. Żeby zagłosować między innymi w obronie polskich przedsiębiorstw, żeby zagłosować przeciwko prywatyzacji polskich przedsiębiorstw, między innymi PGE. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Dariusz Matecki, miejsce numer 3 Listy Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, pan wiceburmistrz miasta Gryfino. Pan Miński, bardzo proszę. Szanowny panie ministrze, panie wojewodo, panie radny. Jest tam niezwykle miło gościć na gryfińskiej ziemi pana Zbigniewa Ziobro. Jesteśmy w czasie kampanii wyborczej. Będąc człowiekiem, który ma 25-letnie doświadczenie pracy w energetyce, muszę powiedzieć, jak ważny to aspekt życia społecznego, ale także życia państwowego. Rządy Zjednoczonej Prawicy, ale także nasz kandydat, kandydat suwerennej Polski, pan Dariusz Matecki, z pewnością jest gwarantem rozmowy o tych sprawach na poziomie wysokim, merytorycznym i przede wszystkim zgodny z interesem Polski. Wiele doświadczeń z minionych lat, tu także przed tą bramą, wiele zapewnień, wiele opowieści, które były wygłaszane przez polityków wielu formacji politycznych, ale tak naprawdę jedynie rząd Zjednoczonej Prawicy na przestrzeni lat, kiedy wziął odpowiedzialność za kraj, jest gwarantem dobrego rozumienia i realizowania także bezpieczeństwa państwowego w tym aspekcie. Jestem przekonany, że zarówno interesy dotyczące powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, jak i poważnej rozmowy o pakietach klimatycznych, które dużo nie rozprawiając będą niszczyły polską gospodarkę i będą niszczyły portfele zwykłych obywateli, to sprawy, którym przedstawiciele suwerennej Polski w parlamencie z pewnością będą się stanowczo sprzeciwiali, działając przede wszystkim w interesie zwykłego obywatela. Jeszcze 2 słowa. Pięknie dziękuję panu ministrowi za poparcie, za wizytę tutaj na Pomorzu Zachodnim. Trzymam kciuki za pana. Dziękuję bardzo. Zapraszam państwa do zadawania pytań. Przypominam, że w zasadzie pan minister Kuberecki widziałem pana ministra. Z uwagi też na inne spotkania zaplanowane tego dnia, jedno pytanie na redakcję. Bardzo proszę panie redaktorze. Panie ministrze, chciałbym zapytać o nowelizację kodeksu karnego. Gazeta Prawna podaje, z 1 dniem października zakłady karne może opuścić kilka tysięcy więźniów i to są głównie osoby skazane za kradzieże, które skorzystają z nowelizacji tego kodeksu karnego. Czy wiadomo, ile osób może opuścić zakłady karne? Panie redaktorze, przygotowaliśmy takie zmiany w kodeksie karnym, aby ci, którzy kradną przysłowiową kurę, nie siedzieli długo w więzieniu i nie demoralizowali się tam, nie byli na utrzymaniu podatników, bo to kosztuje 1000 zł. Dużo więcej niż to, za co oni zostali ewentualnie skazani. Ale żeby trafiały tam osoby, które rzeczywiście są groźne dla społeczeństwa. Jeżeli my podnosimy próg kary o kilkaset złotych, to drodzy Państwo, taka kwota utrzymania wielomiesięcznej kary więzienia sprawcy, który trafia do więzienia, jest irracjonalna z punktu widzenia logiki polityki karnej. Sens zmian sprowadza się do tego. Sprawcy drobnych kradzieży, bardzo drobnych kradzieży, tacy, o jakich pan pyta, powinni trafiać do aresztu do miesiąca czasu. Jest to wystarczająca dolegliwość. Miesiąc w areszcie to też jest kara pozbawienia wolności tylko w wymiarze aresztu. Natomiast sprawcy takich przestępstw jak gwałty ze szczególnym okrucieństwem, przestępstwo o charakterze pedofilskim,
rozboje, zabójstwa, mafie wszelkiego rodzaju, wielokrotni recydywiści. Oni powinni jak najdłużej siedzieć w zakładach karnych, bo ich wyjście na wolność to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków. Na to wskazują wszystkie dane. I taka jest logika tego kodeksu. Jeżeli 600, kilkadziesiąt osób wyjdzie z zakładów karnych, to zawsze mogą trafić, jeżeli nie odbyli odpowiedniej ilości kary i odbywać karę w warunkach aresztu, jeżeli chodzi o wykroczenie, też i w przyszłości, jeżeli tego rodzaju sytuacja by się zdarzyła, mogą trafić do aresztu, jeśli ta kwota ukradzionego przedmiotu nie przekroczy tego limitu, o którym tutaj rozmawialiśmy. Chciałbym też zwrócić Państwu uwagę, że to nie jest pierwsza taka zmiana. W okresie rządu Platformy Obywatelskiej ta zmiana była identyczna, czyli z kwoty 250 zmieniono na 400. Z uwagi na to, że postępuje też inflacja i wartość tego samego przedmiotu jest różna po upływie kilku czy kilkunastu lat. Te same procesy zachodzą w rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Kodeks karny nie jest oderwany od świata, który reguluje. Jeżeli inflacja powodowała, że poszczególne przedmioty, towary w sklepach znacząco wzrosły, jeśli chodzi o ich ceny, to też i ocena tego, co jest przestępstwem, co jest kradzieżą, a co jest wykroczeniem, musi uwzględniać te realne procesy, które zaszły. Krótko mówiąc, groźni bandyci jak najdłużej do więzienia, po to, by Polacy czuli się bezpiecznie, a drobni złodziejaszkowie też do więzienia, tylko w wymiarze aresztu. To się nazywa areszt, to jest kwestia nazwy. Miesiąc czasu w takim wypadku może być skutecznym środkiem oddziaływania. Jeśli jednak będzie powrót do przestępstwa, to wtedy taki sprawca wchodzi w znacznie surowsze zasady odpowiedzialności karnej określone w tym kodeksie i może znacznie dłużej trafiać za kratki za to, że dopuszcza się też drobnych przestępstw. To jest ponad 600 osób. Natomiast tych groźnych, którzy wychodzą, Państwo często opisujecie, jak pedofile, jak zabójcy, jak gwałciciele, którzy później dopuszczają się kolejnych takich przestępstw. Chodzi o to, żeby oni siedzieli tam, gdzie jest ich miejsce, za kratami, bo wtedy polskie dzieci, polskie kobiety, Polacy są dużo bezpieczniejsi. Polska dzisiaj jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Szwecja, która ma bardzo łagodny model polityki karnej, całkowicie sobie nie radzi. To oczywiście jest to związane z tak zwanymi uchodźcami, ale jest też związane z wyjątkową łagodnością tamtejszej polityki karnej. Sprawca, który siedzi, groźny przestępca za kratkami, nie może dopuszczać się rozbojów, nie może gwałcić, nie może zabijać. To jest wielki zysk państwa. Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie pani redaktor, tak? Panie redaktorze, w ogóle nie znam sprawy. Pani chce, żebym komentował sprawę, której nie zna. Ja wiem, że posłowie i posłanki Platformy Obywatelskiej sami często używają niezwykle wulgarnego języka. Tu jest posłanka w Szczecinie, która sama wręcz daje przykład niezwykle wulgarnych krzyków i wypowiedzi publicznych. Często uczestniczyły te panie i panowie posłowie z Platformy Obywatelskiej, ja mówię generalnie, w zdarzeniach, w których na plakatach były niesione niezwykle wulgarne napisy, wyzwiska. Więc ja kojarzę posłów Platformy Obywatelskiej z zachowaniem, które nie licują z parlamentaryzmem, z kulturą, a którym często niestety towarzyszy niezwykle wulgarne, by nie powiedzieć brukowe zachowanie. Pani redaktor, mieliśmy ustalone zasady. Pani redaktor, tutaj można o jedno zdanie. Pani redaktor, tutaj lokalnie na samym początku kampanii wyborczej ja osobiście wygrałem proces z panią wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej, panią Leszczyną. Niestety TVN o tym nie poinformował. Ale będzie miał też okazję, pani redaktor się dowiedziała, ponieważ rzetelnie poinformuje o tym fakcie. Dziękuję panom oraz państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Takie tutaj zdjęcie może sobie zrobić. Komary są straszne. Dziękujemy.